Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny materiał z serii Od Zera do Milionera. Już nawet sam pogubiłem się w liczeniu, który to jest z filmów. Nie wiem, 11, 12, może coś tego typu. Natomiast dzisiaj przychodzę do was z metodą dla niskich budżetów, bo było naprawdę dużo próśb w komentarzach, bym po prostu taki film zrobił. Więc no po prostu tutaj podążam ku waszym potrzebom, no i robię coś takiego. Sposób jest nowy, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny i sam o nim nie słyszałem, natomiast no oczywiście teraz musiałem już słyszeć, jeśli ten materiał chciałem dla was zrobić. Opiera się na kartach CONMEBOL, o których mam wrażenie większość z nas zapomina, bo są tak naprawdę bezużyteczne i totalnie niepotrzebne w grze. Natomiast no tutaj przekonałem się robiąc ten sposób, że jednak są potrzebne, bo ten sposób robienia po prostu na nich monety jest po prostu cudowny. Coins Kingdom to serwer na Discordzie, który pomoże wam zrobić jak największą ilość końców dzięki aktywnej społeczności oraz doświadczonym moderatorom. Zapraszam również na serwer VIP, który sprawi, że zarobicie znacznie więcej. Z kodem Dominiosek dodatkowe 5 dni za darmo. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści oraz konkursy. Link w opisie. No dobra, więc przejdźmy już do konkretów. Na pewno w tle widzicie, jak sobie coś tam robię z tymi kartami. Na czym to się opiera? Budujemy jedenastkę, powiedzmy, no tych zawodników, którzy mają ocenę 75 lub więcej i są kartami CONMEBOL Libertadores. Dlatego po prostu, żeby były to karty złote, no po prostu o overallach, które normalnie by były kartami złotymi. No i tak, po prostu, gdy już ten skład mamy ułożony, jest to po prostu po to, żeby było nam łatwiej. Na każdym z zawodników sprawdzamy sobie oczywiście licytację i licytujemy sobie najlepiej do 350 monet, bo niektórzy będą kosztować poniżej 1000, a niektórzy na przykład nawet 4000, więc to jest taka bezpieczna bariera. Po kolei lecimy sobie taką rundkę, jak ja to mówię, po tych wszystkich zawodnikach, no i później oczywiście przechodzimy do licytacji normalnej w celach transferowych i to już się odgrywa tak naprawdę jak normalna licytacja, jak każda inna licytacja. Porównujemy sobie cenę, sprawdzamy, bo niektórzy, tak jak mówię, kosztują nawet po 4-5 koła momentami i wcale nie muszą być, na przykład może być ktoś, kto ma ocenę 75 i kosztuje 4000, nie jest to jakieś dziwne, jeśli chodzi o te karty. Tych kart jest naprawdę mało na rynku, to też musimy brać pod uwagę. To jest coś w stylu jak srebrne karty, natomiast one są po prostu na tyle zapomniane i na tyle bezużyteczne tak naprawdę w samej grze, że to po prostu podkręca szansę na wylicytowanie danej karty. No i po prostu, tak jak powiedziałem przed momentem, później licytacja odbywa się już normalnie, tak jakbyśmy licytowali jakąśkolwiek inną kartę. Oczywiście, jeśli uda nam się kogoś wygrać, to od razu sprzedajemy go po odpowiedniej cenie, tak mniej więcej 200 monet taniej niż on chodzi na rynku transferowym. Tutaj raczej mówimy o niższych kwotach, bo to jest po prostu dla niższych budżetów, więc raczej tym podatkiem 5%, o którym zawsze wspominam, nie musimy się przejmować. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ten sposób tak naprawdę jest bardzo dziwny, bo mimo tego, że jest to dla niskich budżetów i zazwyczaj, gdy mamy sposoby dla niższych budżetów, są to sposoby, które opierają się na handlu masowym, cały czas po prostu coś licytujemy i minimalnie zyskujemy, sprzedając poszczególne karty, to tutaj naprawdę licytacja tak naprawdę odgrywa się, jakby to były wyższe budżety, bo rzadko kiedy kogoś wylicytujemy. Znaczy, szansa jest duża, inaczej, po prostu szansa jest duża, ale no ilość kart nie jest duża, więc mamy troszkę jakby mniejszą częstotliwość wygrywania danej aukcji, bo na przykład powiedzmy co 5 minut kogoś wygrywamy, a nie co 5 sekund. No i to jest ta różnica właśnie, jeśli chodzi o tutaj, jest sposób na mały budżet, a mimo tego my licytujemy sobie karty dosyć rzadko, wygrywając poszczególne aukcje. Natomiast jest jeszcze druga sprawa, kolejna cecha, że tak powiem, metody dla wyższych budżetów, która jednak jest zawarta w tej metodzie dla niższych budżetów, to po prostu to, że rzadziej kupujemy karty i sprzedajemy je z większym zyskiem. Nie jest to zysk jakieś tam 200-300 monet, tylko czasami jest to nawet zysk, nie wiem, 2500 na jednej karcie, co udawało mi się wielokrotnie już na tym sposobie robić, bo od 2 dni sobie na nim działam, no i naprawdę jest dosyć przyzwoicie, naprawdę mi się podoba ten sposób i polecam wszystkim serdecznie. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałem dorzucić do dzisiejszego materiału, mianowicie taka mini inwestycja również dla niższych budżetów. Jeśli już dzisiaj jesteśmy przy niższych budżetach, to ja nie będę zmieniał tematu przewodniego dzisiejszego materiału, a mianowicie inwestycja w karty 82. Non-rare. Już kiedyś o tym mówiłem, mówiłem o Hakanie Chalanolu, podam wam dwa inne przykłady w tym filmie, natomiast jeśli chcielibyście kogoś innego, chcielibyście być oryginalni i liczyć na to, że inni nie zainwestują w tę samą kartę co wy, no to oczywiście możecie myśleć samodzielnie. 82 non-rare, tak jak mówię, no i szukać jakiejś fajnej karty z dobrej ligi jak najlepiej. No ale ja wam podam tak, Manuel Locatelli oraz Campagna, jakkolwiek się to czyta. Moment, ja sobie nawet muszę jeszcze zobaczyć,
czy prawidłowo to przeczytałem, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ten Hiszpan po prostu z Levante. Okej. Okay. 82 oceny ogólnej, no i licytujemy sobie ich tak do, najlepiej do 700-800 monet. Na przykład taka kampania aktualnie już chodzi po 1200, więc mamy ten zysk dosyć przyzwoity. Jeśli wylicytujemy za 700, no to to jest 500 monet, oczywiście minus podatek. Natomiast my liczymy na to, że jeśli wyjdzie jakieś fajne SBC, to jak sami widzicie, pewnie wam to jakoś umieszczę w materiale, oni lubią sobie wzrosnąć do 2-3 tysięcy nawet ci zawodnicy, także no nie jest to mało, jest to bardzo fajny wzrost. No jeśli my byśmy kupili sobie takie karty, powiedzmy, nie wiem, 100 kart, no bo wydając, powiedzmy, 100 tysięcy na tą inwestycję, dzielimy to oczywiście przez 700, no to mi na kalkulatorze w tym momencie wychodzi około 142 kart, więc powiedzmy, że jest ich około 140, już tak zaokrąglając sobie do 140, no i na jednej karcie powiedzmy, że zyskujemy 2000 monet przy bardzo dobrych wiatrach. Dobra, zróbmy 1500 monet, no i mnożymy sobie 140 razy 1500, zarabiając 210 tysięcy, więc jeśli w taki sposób perfekcyjny wręcz weszłaby ta inwestycja, no ale musimy też czekać na bardzo fajne SBC, no to również dla niższych budżetów może być to dobra inwestycja. Też zależy, o czym my mówimy. Niższy budżet moim zdaniem 100 tysięcy, nie? To jest taki niższy budżet, nie? Żeby sobie fajnie zainwestować w to, bo za mniej to bym raczej w to nie wchodził. Chociaż te karty i tak są bardzo tanie, ale z nimi też jest tak, że jednak jest to swego rodzaju paradoks, że karta 82 kosztuje tak niewiele. Dlatego też nie uda nam się jakoś bardzo często wygrywać tych aukcji, bo są po prostu rzadko. Natomiast jeśli już nam się uda, to zysk na jednej karcie, tak jak w przypadku metody z kartami Conmebol, może być bardzo zadowalający jak na tą cenę karty, bo może to być 1000, 2000, nawet 3000. No dobra, do 3000 raczej nie dojdziemy. Natomiast 1-2 tysiące spokojnie możemy na takiej jednej karcie zarobić, jeśli fajnie podskoczy, poprzez oczywiście wypuszczenie przez jej jakiegoś fajnego SBC. Także podsumowując, metoda moim zdaniem najciekawsza na pewno, czy najlepsza? Być może tak, zależy jak kto lubi działać. Jeśli ktoś lubi handel masowy, to oczywiście w poprzednich materiałach, po prostu w przeszłości podawałem wam wiele metod, które opierają się na handlu masowym. Natomiast w tym przypadku mamy zupełnie innego typu metodę dla niższych budżetów. Natomiast przez to, że prosiliście, po prostu starałem się znaleźć coś ciekawego, oryginalnego i po prostu nowego, o czym jeszcze prawdopodobnie nie słyszeliście. Metoda tak naprawdę odkryta w tym roku. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie mnie w dzisiejszym dniu. No i zachęcam do stawienia łapki w górę za oryginalność przede wszystkim tej metody. No a teraz po prostu się pożegnajmy. Trzymajcie się, no i cześć! Sponsorem kanału jest Betfan, który ma dla was specjalną ofertę. Wystarczy, że przy tworzeniu konta użyjecie kodu DOMINOSEK, otrzymacie wtedy zakład bez ryzyka do 600 zł, czy też darmowy zakład za 50 zł. Serdecznie polecam.